samym centrum Gdańska, w ratuszu głównego miasta, odbyła się wyjątkowa rozmowa z Bartoszem Gądkiem na temat polskiego sportu motorowego w wolnym mieście Gdańsku. Taka podróż w przeszłość związana jest z bardzo okrągłą rocznicą. Wiąże się to ze stuleciem klubu sportowego Gdańska, tego największego klubu gdańskich Polaków, jaki funkcjonował w wolnym mieście Gdańsku od 22 roku. Setną rocznicę utworzenia tego klubu honorujemy w mieście. Muzeum Gdańska przygotowuje wystawę poświęconą klubowi, jak również serię wydarzeń popularno-naukowych, które mają te zagadnienia przybliżyć. Już wcześniej był wykład dotyczący ogólnie sportu polskiego, teraz wykład dotyczący motoryzacji, tej ciekawostki. No po wakacjach chcemy przejść może do mniej przyjemnego aspektu, no bo cóż, trzeba też odpowiedzieć o tym, jak to polscy sportowcy zapłacili wysoką, ogromną cenę za swoje przywiązanie do polskości w czasie II wojny światowej. Rozmowa była arcyciekawa i poruszyła sporo interesujących wątków. Mówimy o polskości w kontekście Gdańska, w kontekście sportu automobilowego. Właśnie tutaj w okresie międzywojennym to ważny temat, ponieważ ten sport automobilowy i to środowisko, które wówczas tworzyło ten sport, no to była elita wolnego miasta, polska elita wolnego miasta, elita w ogóle wybrzeża. Powiedzieliśmy, myślę, sporo też o specyfice motoryzacyjnego wolnego miasta Gdańska, o w ogóle tej specyfice motoryzacyjnej tego terenu. Mówmy o tym jak najwięcej, bo jak się o tym mówi, no to się po prostu zwyczajnie odczarowuje, pojawiają się nowe wątki, nowe artefakty, nowe ciekawostki. Coraz więcej osób chce brać udział w tym wyścigu, w odkrywaniu tej specyficznej, ale jakże ciekawej, no i cały czas jeszcze porywającej dziedziny naszego codziennego życia. Także super, bardzo dziękuję dyrekcji muzeum, bardzo dziękuję kierownictwu i zespołowi Muzeum Poczty. To nie koniec miejskich obchodów stulecia klubu sportowego Gdańska. Jeszcze sporo wydarzeń przed nami, więc warto śledzić stronę Muzeum Gdańska, aby nic nam nie umknęło. Polecamy również zobaczyć. Przedwojenny salon Mercedesa w Gdyni powrócił na jedną noc oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.